Niech pan się zatrzyma. Czy chce pan porozmawiać ze mną o Panu Bogu? On nic nie miał nawet. Weź go tam, wywal. Musimy znaleźć takie miejsce, gdzie ja będę mógł ich zejść z drugiej strony. Chodź, ja wiem gdzie. Może być to ta uliczka, zobacz. Przepraszam pana. Może mi pan pomóc czymś? Słucham. Proszę za mną. Mam problem. Robię taką fabryczkę tam i chodzi o to, że... No właśnie, chodzi o to, że no... Jakby... No, nie wiem jak to zrobić dokładnie. No on nic nie miał. Obok jest kanalizacja, wywal go. Policja. Ouu. Boże drogi, co się stało? Panem. Powiek leży. Otarłem się o śmierć, proszę pana. Próbował pan odejść spokojnie. Halo, jest tam kto? Odejdzie spokojnie, ja się tym zajmę. Pan sobie odejdzie gdzieś na bok. Dobrze, czyli tutaj napadł, tak? No, najwidoczniej, proszę pana. Wie pan, co tutaj się wydarzyło? Wchodzę, patrzę, leży, no i co ja mogę? Cokolwiek tu jest, proszę wyjść z podniesionymi rękami. Co tutaj się wydarzyło? Ja nie wiem, ja byłem w toalecie. W toalecie? No w toalecie, tam. I pan tutaj mówi, że coś się wydarzyło, że pan wchodzi tutaj, leży... O Chryste, co tu się stało? Proszę pana, proszę panią. To wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Oboje pod ścianę. I państwo mi teraz wytłumaczą, czemu... To może pani pierwsza. No więc, ja... To jest moje mieszkanie, ja, prawda? To jest moje byłem mieszkanie. W toalecie. Ja byłem w toalecie. I gdy wyszłam z toalety, to zobaczyłem to ciało. Tutaj nie ma toalety. No jak, tam jest toaleta. Jak, tam jest pana, o czym pan gada? Proszę pana, o czym pan gada? Pod ścianą? Przecież jestem pod ścianą. Wpuśćmy. Ja się tu za drzwiami chowam. Jak zauważysz, że kogoś ten, to ten. Halo, przepraszam. Tak, dzień dobry. Gdzie można kupić amunicję? Amunicję chce pan kupić, no. Tak się składa, że... A może... No słucham. No słucham, bo pan coś powiedział. Chcę kupić czemu amunicję? Nie mogę... Jeżeli chodzi o kupno broni, to mogę panu sprzedać? Kupiłam. A, amunicję? Spisz się, kurwa. Amunicję, gdzie można kupić? Zapraszam. Co ta pani panu zrobiła? Złapmy ją. On mnie goni. Chce mnie pobić. Pomocy, pomocy! To gdzie można... W tamtej maszynie, proszę pana. W tej maszynie można po prostu kupić se... No, gdzie ona jest? Ja stawiałem ją niedawno tutaj. Ona jest... Hej! Pan tutaj pyta się cały czas, czy, gdzie amunicję kupić. No ja mówię, że no... Ja jakby no... Naprawdę, to ja nie wiem. No ja nie kupuję tych rzeczy. Ale ten pan by chciał na pewno. Ten pan by chciał. Uciekamy! Uciekamy! Nie, nielegalnie. Szybko! Niech pan pójdzie za mną! Wiem, gdzie jest skrót! Skrótem. Teraz tutaj otworzyć. Jesteś beznadziejny. No, nie da się go uderzyć, ty jesteś beznadziejny. Dobra, Dejot, jest tyle osób na serwerze, że na pewno znajdziemy kogoś, kto będzie łatwym celem. O, tu jest ten chłopak, ten Grzegorz. Czy mogę go napaść w jego własnym domu? Tak. Musisz tam wejść. Aha. Stop, ręce do góry. Czemu?
Czemu? Są aresztowani za nielegalne zgromadzenie powyżej 2 osób. Nie jest powyżej 2. Nie zna pan, nie zna mają państwo nowego prawa? A teraz powyżej 3. Nie, no. Teraz to macie państwo przewalone, no to zapraszam za mną. Nie będę was skuwał, macie prawo zachować czynie i tak dalej, zapraszam na komendę. Na którym się wyjaśnimy sobie sprawę. Jaki on może mieć kod? Pewnie... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Coś ty narobił, Piotr, on tu nawet nic nie miał. Myślałem, że opium robi. No dobra. Kolejny dowód, że ludzie w RPG są debilami i zawsze dają 1, 2, 3, 4. Ej! Ła, 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 nie! Co pan... Co to ma znaczyć? Boże, drogi. O. I znowu wy. Ja tędy przechodziłem! Ja nie zrobiłem tego! Ta historia już się powtarza. Ja... Jaka historia? Ja już nie wiem, co z wami zrobić. Nie ma świadków. A ja to nawet nie wiem, czy się w ogóle przewrócił, czy co, bo ja tutaj przechodziłem tędy dopiero... No nieźle się wyjebał w takim razie. To nawet jest ten sam, co ostatnio. Ja wracam do obowiązków. Okej, okay, chowaj go. Masz coś? No. Zabiłeś go dopiero, co to co ma być. Gdzie go wywalić tym razem? Przepraszam, chciałbym zgłosić... Przepraszam, chciałbym zgłosić napad. Widzę jedną osobę tam, poszkodowaną. Czy mogę pana zaprowadzić? On coś pisze. Nice. No to kurwa wy! Nienawidzę was, chuje. Nie pamiętam pana, żebym spotkał kiedykolwiek. A ja pamiętam, jak mnie porywaliście na spawnie z 3 razy. Nie wiem, kto to spał. Znamy się. Pamiętam, jak kurwa babeczkę mi rzuciliście na ziemię i mnie naćpaliście i porwaliście. Wszystko kurwa pamiętam. Ja nie wiem o co pan mówi, ale zapraszam za mną. Zemsta kurwa, zemsta. Policja! 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 No, konfidenci, wiedziałem, że konfidenci. Jest sprzedawca wejków na głównej ulicy, bierz go. Pożyczy 10 tysięcy. No, tak. Co pan powiedział? Przepraszam, proszę bardzo, proszę pan. Proszę pana. Ma ktoś pożyczyć 10 tysięcy? Może nie tutaj, co? Tylko nic tu nie wchodzi. Powolutku, powolutku. Tu jest chillera, utopia. Ej, no wyjdź stąd, chlopie, plosę. Okej. Okay. Ile tysięcy w ogóle miało tutaj być? Moment, już ci mówię. A policja... Zamknij łeb, łochudro. Dzień dobry, panie Fiancie. Bo to tutaj chciało nas pobić. O, to no, ten kutas! A to przeszukanie. Na spał mnie porwał 5 razy. Z tym kurwa downem. No, konfidenci. Wiedziałem, że konfidenci. Ej, halo, szukam ochotnika, który mi pożyczy 10 tysięcy. Oddam nie wiem kiedy. Zapraszam za mną. Nie, kurwa, nie, a nie, nie, mam, nie. Niestety, nie mam. To się źle skończy. Obaj są to... Tak, teraz nie ma.
Panie policjancie, ja to myślę, że pan powinien go aresztować. Panie policjancie, panie policjancie. Panie policjancie, panie policjancie. Panie policjancie, panie policjancie. Ja myślę, że gadają pierdolone jak potuczeni. Panie policjancie, on przeklina. Panie policjancie, pomocy, panie policjancie, pomocy, panie policjancie. Pomocy, panie policjancie. Ała, niech pan nie bije! Pomocy, łysy chciałem zabić. Pomocy, bierz tego Olafa w zaułek. Panie policjancie, chciałbym zgłosić napad. I morderstwo. Ciało mogę pan pokazać. Okej, odchodź. Proszę za mną, panie policjancie. Czekaj, gdzie komendant. Okej, tak. To zdarzenie miało miejsce tutaj, proszę pana. Na mnie hita? Co, słucham? Nie, kurwa, słatowiec we mnie celuje. Panie policjancie. Ktoś tutaj uderzył kogoś i wrzucił tam do domu. Ja nie wiem, ja to proszę pana. Proszę pana, halo! I teraz w kółko trzeba biegać. Ała, jakie mam wyjść? Posadziłbym pana, ale no, nie mam takich możliwości. Niestety manualnych. Dobrze, no to może my pójdziemy. O Jezu, proszę przejść. Pan. Oni mają broń. Proszę się przesunąć. Łysy ma broń, widziałem. O, konfidenci. Proszę. Aresztować go. Łysego. Co tu się dzieje? Panie policjancie, to jest ta osoba! To jest ten człowiek! Szybko, to jest ten człowiek, który mnie atakował. Jesteście otoczeni. Oni was manipulują. To jest ten człowiek, który mnie atakował, panie policjancie. Pod ścianę obaj. Pod nie mają broni. Pod właśnie, ścianę. Nie mamy broni, to on ma broń! Co? Co? Nie ma pan prawa. Nie ma pan prawa. O nie, ucieka! Co ty im robisz? O nie! Idziesz ze mną. Dobrze. Proszę mnie odkuć. Dobra, bierzemy tego Olafa? Tak. Panie Olaf! O Jezu, ała! Jak tam wyziemia? Spoko, spoko, ale ty jesteś sexy, laska. Ty, kurde, taka jesteś, że... Znaczy no, chcesz może pracować dla mnie? Będziesz moją uwodzicielką, baby. W jakim sensie? O dzień dobry, panie policjancie. Chciałbym zgłosić napad. Dzień dobry. O, a co to się stało? Pani pójdzie za tym policjantem, okej? Okay? Za mną, proszę pana. Tu, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym... Tak, 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 tak. Oprzy! Oprzy! No nie... Co pani robi? Co pani robi? Kurwa. Nowa atrakcja, zaproszę mnie, nie do... Jak... Widział pan gadającego psa? Pojebane. O, moja Chiquita, widzi pan? To jest moja Chiquita. Może chce pan doświadczyć trochę jej wdzięki, panie. Siema. Dobra, chodź kochaniutki. Zobaczymy, co potrafi nasza księżniczka. Tego nie chcemy tutaj, tego nie lubimy. Jak to nie? Kochacie mnie. Chodź do pokoju romansu. Proszę wyjść, nie, ja, albo dziękuję. 50 koło dajesz. Proszę wyjść. Pizdolara. Halo, policja! Useless jest ta policja w ogóle. Ale można broń kupić? Tak, pan pół wejdzie tutaj sobie. O, idą do ciemnych. Kolego! Halo, no policja! No... Chłopaki, no nie bić! Pan przy kasie poczeka, bo my tu mamy taką... O Boże, napad! O nie! Pomocy! Ale nie w takim miejscu, dobry. Policja to i w ogóle. Szukam pracy. Bierz tego ochroniarza do tunelu. Szuka pan pracy? Nie, tak. Nie, ja go przejmuję. Ja mam dla niego pracę. Proszę za mną. Proszę pana, ja potrzebuję ochrony, bo tutaj zdarzają się różne napady. I często jest tak, że ja po prostu no, zostaję napadnięty w ciemnej uliczce, no i ja nie wiem co się dzieje. Na przykład jak w tej sytuacji. To jest napad. Jak smutno brzmiało. To jest pierwsza osoba, której mi szkoda, że napadliśmy. Przeprosimy go. Ja bym powiedział, że mu złagodzi wyrok, bo to jego pierwsze przewinienie, on... Nie, to chyba nie pierwsze. Może księdza? Szczęść Boże.
Czy może mi pan ksiądz spowiedzi udzielić? A więc... Tak. Napadałem na ludzi. Współpracuję z szajką przestępczą, która porywa ludzi. Okradłem człowieka z całego mnóstwa jego ekwipunku, a miał przy sobie bardzo dużo, ale no to był jakby mój wróg, tak? To jest jak Judasz taki, śmiał się za plecami i tak dalej, no ale to no, cały czas drugi człowiek. Co tam jeszcze się nazbierało? Zabiłem tego człowieka oczywiście, tak? W obronie własnej, tak? Bo najpierw go sprowokowałem, tak? A potem w obronie własnej się broniłem, tak? Co tam jeszcze? Jeśli to wszystko, to nie wiem, Bogda, nie wiem, już jest czy coś. Bóg wybaczył grzechy. I tak dalej, bla bla bla.